Jan Szczegielniak, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach. Powinniśmy powiedzieć o tym, że oczywiście bardzo ważna jest profilaktyka naszego zdrowia. Ale ta profilaktyka często kojarzona jest z bardzo prostymi rzeczami, o których wszyscy wiemy. To znaczy z dobrym stylem życia. W tym także aktywnością fizyczną. I oczywiście o tę aktywność fizyczną powinniśmy dbać, w tym także szczególnie osoby starsze. Natomiast myślę, że powinniśmy także powiedzieć o czymś, co jest dosyć istotne, jest pewnym nowym, mianowicie fizjoprofilaktyce, czyli tak naprawdę zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, ale także zapobieganiu procesom starzenia się. W tym, że mówiąc o fizjoprofilaktyce, mówimy o dawkowanym wysiłku fizycznym. A więc dawkowanym wysiłku fizycznym to znaczy traktowanym jak lek, odpowiednim natężeniu, odpowiednim czasie działania, odpowiednich formach, metodach i środkach, które stosujemy i w ten sposób pomocy osobom starszym, nie tylko w sytuacjach takich, które prowadzą na przykład u tych osób do częstych upadków, które prowadzą u tych osób do osteoporozy, ale także zapobiegania tym chorobom, które u tych osób przebiegają w sposób niespecyficzny. Mam na myśli chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę, która bardzo często u osób starszych występuje. W związku z tym wydaje się, że jeżeli mówimy o tej profilaktyce, a właściwie fizjoprofilaktyce, to ona u tych osób starszych powinna przebiegać na takich samych zasadach jak proces leczenia. Zaczynając oczywiście od badania, czyli rozpoznania tego, co u osób starszych jest dosyć istotne, to znaczy chorób współistniejących oraz tak naprawdę oddzielenie tego, co jest chorobą, a co jest nieodzowną oznaką starzenia się. Ten proces fizjoprofilaktyki ma temu zapobiec. Ta aktywność fizyczna, która jest niezbędna także u osób starszych, związana jest oczywiście z naszym zdrowiem. Zdrowiem rozumianym jako nie tylko brak choroby, ale zdrowiem jako sprawnością fizyczną, sprawnością psychiczną, ale także tą sprawnością środowiskową, czyli naszą aktywnością. Niestety z punktu widzenia społecznego zdajemy sobie sprawę, że tych osób starszych jest coraz więcej. Stąd jest to ogromny problem także dla całego społeczeństwa i dla państwa. Ten próg starości przekroczyliśmy już w latach 60. Mówiono o tym, że w ogólnej populacji tych osób starszych jest powyżej 7% całego społeczeństwa. W 2010 roku było tych osób 13%, w 2020 zbliżamy się do 20%. Więc jest to ogromna rzesza osób takich, u których ta sprawność, zarówno fizyczna, jak i psychiczna oraz właśnie ta związana ze środowiskiem jest ograniczona. I poprzez tę aktywność fizyczną staramy się to naprawić. Jest to o tyle ważne, że ten próg starości, który został przekroczony, jest ogromnym obciążeniem dla całego społeczeństwa. Dlaczego ta aktywność fizyczna wydaje się tak ważna? Otóż ważna ona jest dlatego, że na nasze zdrowie wpływa wiele czynników, ale jednym z podstawowych to jest czynnik związany ze stylem życia. Przyjmuje się, że to jest około 50% tak naprawdę naszego zdrowia. 20% to są oczywiście te czynniki związane ze środowiskiem, 20% to jest, są warunkowania genetyczne, a 10% tak naprawdę to jest to, co zawdzięczamy służbie zdrowia. W związku z tym tak naprawdę to zdrowie zależy od nas samych. W związku z tym ta aktywność fizyczna, która też od nas zależy, może wpływać na naszą poprawę jakości życia. Dlaczego ta aktywność fizyczna jest tak ważna? Ta aktywność fizyczna u osób starszych jest
ważna ze względu na oczywiście poprawę jakości życia, ale głównie poprawę ogólnego samopoczucia. Korzystnie wpływa na zmiany fizyczne i psychiczne. Poza tym to, co jest bardzo ważne, to prowadzi do niezależnego trybu życia, które u tych osób starszych jest tak ważne i tak istotne. Zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby, w tym te choroby cywilizacyjne, choroby niedokrwienia serca, cukrzycę, nadciśnienie. To, co jest bardzo istotne, to to, że pomaga zminimalizować skutki niesprawności, w tym także bardzo często występujących u tych osób starszych dolegliwości bólowych. I wreszcie pomaga zmianie stereotypu zachowań tych osób starszych. Tym niemniej, mówiąc o aktywności, musimy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie na ryzyko u tych osób związane z wysiłkiem fizycznym. Dlatego tak istotne jest wcześniejsze badanie lekarskie lub też wizyta u fizjoterapeuty w celu określenia możliwości wysiłkowych tych chorych. Te objawy, szczególnie ze strony układu krążenia, ale także ze zmianami w narządzie ruchu, sprawnością, ruchomością stawów, możliwościami wysiłkowymi tych osób, jest bardzo istotne w celu określenia indywidualnych możliwości wysiłkowych tych chorych. Mówiąc o wysiłku fizycznym u osób starszych, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na ćwiczenia utrzymujące i zwiększające zakres ruchomości w stawach, ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową, ale także te ćwiczenia, które wiążą się z koordynacją i zachowaniem równowagi. Myślę, że szczególnie ważne jest utrzymanie, czy też zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną osób starszych w tym okresie, w okresie pandemii, w okresie zachorowań. Oczywiście ćwiczenia fizyczne same nie przynoszą całkowitej odporności, ale niewątpliwie tę odporność zwiększają. Niewątpliwie prowadzą do tego, że mniejsza jest możliwość zachorowania, a jeżeli już, to łagodniejszy jej przebieg. To też wydaje się, że tak bardzo istotne, szczególnie w tym okresie, jest zachęcenie tych osób starszych do tej aktywności fizycznej, szczególnie do dawkowanej aktywności fizycznej.